Witam, mam na imię Karol, a Ty oglądasz temat tygodnia z rynku Forex. Cena ropy Brent wzrosła do najwyższego poziomu ostatnich 7 miesięcy. Przyjrzyjmy się zatem bliżej rynkowi czarnego złota oraz wydarzeniom rynkowym, jakie będą mieć miejsce w tym tygodniu. We wtorek cena ropy WTI zbliżyła się do poziomu 48 dolarów za baryłkę, natomiast cena ropy Brent wyniosła 49,05. Jednym z wydarzeń, jakie miały największy wpływ na podaż, były rozległe pożary w kanadyjskiej prowincji Alberta. Na globalną podaż miały jednak wpływ także przerwy w wydobyciu w Nigerii i Wenezueli. Inwestorzy działający na rynku ropy, którzy grają na zniżkę od dłuższego czasu, zmieniają obecnie swoje nastawienie, szczególnie w kwestii cen w drugiej połowie roku. Kolejnym wydarzeniem, na jakie powinniśmy zwrócić uwagę w przyszłym tygodniu, jest ogłoszenie danych za kwiecień dotyczących rynku pracy w Wielkiej Brytanii. Analitycy przewidują wzrost liczby osób pobierających świadczenia. Utrzymanie się stopy bezrobocia na dotychczasowym poziomie oraz wzrost płac. W czwartek o godzinie 8:30 czasu Greenwich poznamy również dane dotyczące handlu detalicznego na Wyspach Brytyjskich. To cenne informacje o stanie brytyjskiej gospodarki, na podstawie których możemy ocenić prawdopodobieństwo wprowadzenia przez Bank Anglii podwyżek stóp procentowych. Znaczącym wydarzeniem dla każdego inwestora będzie również publikacja protokołu z posiedzenia amerykańskiego FOMC. Gorąco oczekiwany protokół zostanie opublikowany w środę o 18:00 czasu Greenwich. Choć od czasu ostatniego kwietniowego posiedzenia FOMC rynki są przekonane, iż Fed podniesie w tym roku stopy procentowe dwukrotnie, wiemy jednak, że nie ma w tej kwestii pośpiechu. W przypadku sygnałów świadczących o wprowadzeniu podwyżki stóp procentowych, inwestorzy powinni być przygotowani na chwiejne zachowanie dolara. To wszystko, jeżeli chodzi o bieżący tydzień. Ja mam na imię Karol, a Ty oglądałeś temat tygodnia z rynku Forex.